Cześć, witam Was serdecznie na kanale Stamper Channel, gdzie prezentuję Wam historię ciekawych przedsiębiorców. Dzisiaj moim gościem jest Krzysztof Białkowski. Cześć Krzysztof. Witam. Krzysztof Białkowski, czyli Sunny Dwell. Czym zajmuje się Twoja firma? Ja się zajmuję wykańczaniem wnętrz pod klucz, przy czym w takim rozwiązaniu, który jest jeszcze dość mało spotykany, bo my wykańczamy mieszkania w taki sposób, że można w nich od razu zamieszkać. Mhm. Projektujemy je, robimy prace remontowe, montujemy meble, oświetlenia, wszelkiego rodzaju zabudowy. Nasze mieszkania są w pełni wyposażone i w pełni gotowe do zamieszkania. Mhm. A powiedzmy, to jest działanie dla klienta biznesowego, czy tutaj klientów indywidualnych? W większości to jest klient indywidualny, który chce to zrobić na trochę wyższym poziomie niż taki podstawowy standard na wynajem. Chociaż i tak zdarzają się na wynajem tutaj te rzeczy trochę w wyższej klasie również. Ale jest to klient indywidualny. Mhm, jasne. A powiedz, ile trwa taki projekt? Jak klient się zleca, to jak długo trwa taka realizacja? Cały ten proces projektowy i wykonawczy nie jest może bardzo szybki, dlatego że wszędzie wchodzą w grę jakieś ludzkie działania. Sam etap projektowy to jest około 2-3 miesięcy. Zatrudniamy do tego architektów wnętrz, wykwalifikowane osoby, które mają i doświadczenie, i wiedzę, i umiejętności, żeby to prowadzić. Ale taki proces trwa około 2-3 miesiące, ponieważ jest to pewna akcja rozmowy z klientem, wybierania produktów, dobierania tych wizualizacji, czy mu się podoba, czy nie, pewnych zmian. Dopiero później, kiedy etap projektowy jest skończony, podchodzimy do etapu wyceny tego wszystkiego, co też zajmuje kilka tygodni, bo w skład tych wycen wchodzą i stolarze, i wykonawcy, i ludzie, którzy dostarczają nam oświetlenie, i pozostałe meble, i różnych dużo składowych. Mało kto wie, że na taki remont mieszkania składa się około 100, 120, czasami 150 pozycji, które się znajdują w wycenie. I te wszystkie rzeczy trzeba wycenić, zestawić, bo na końcu powstaje cena tego mieszkania. Ona się później nie może już zmienić. Mamy też taką zasadę, że jeśli raz ustawimy kosztorys z klientem i wychodzi jakaś kwota, no to nie staramy się później dorabiać różnych teorii, że coś się zmieniło, że coś zapomnieliśmy, że coś dodaliśmy, czyli a że to podłoga wyszła krzywa i tak dalej. Więc no tutaj jest ta pewna taka pewność klienta, że jeśli mówimy, że to będzie kosztować tyle i taką podpisujemy umowę, to później tyle to musi kosztować. Jeśli się pomyliliśmy, to nasza strata, ale już tego nie możemy dalej zmienić.